Maja Woźniak, bajka dziadka Mariana Bobryka z Wólki Łysowskiej. Bajka o kotku i kogutku. Gdzieś daleko, w chatce pod lasem, mieszkał sobie kotek z kogucikiem. Byli najlepszymi przyjaciółmi. Nigdy się nie rozstawali. Gdzie był jeden, tam drugi. A gdzie drugi, tam i pierwszy. Małymi krokami zbliżała się zima. Kotek więc mówi do kogutka. Wiesz, kogutku, kończą nam się zapasy na zimę. Ja muszę iść poszukać jedzenia, a ty zostań i pilnuj naszej chatki. I kotek poszedł. Zobaczył to lis. Czym prędzej pobiegł pod chatę i woła. Kogutku, koguteczku, pokaż swój czerwony grzebyczek. Dam ci groszku koszyczek. Ciekawski kogutek wyjrzał, a lisisko łaps go za główkę, wsadził do worka i zaczął uciekać. Kogutek wołał z całych sił. Kotku, koteczku, ratuj mnie biednego, bo porwał mnie lis i wlecze do lasu ciemnego. Kotek nie odszedł za daleko i usłyszał wołanie kogutka. Szybko przybiegł. Raz, dwa zabrał lisowi przyjaciela i zaniósł do chatki. Ale kotek znów musiał wyruszyć po zapasy na zimę, więc mówi do kogutka. Pamiętaj, jak ja daleko odejdę, to cię nie usłyszę. Ten lisisko znów tu przyjdzie i będzie chciał cię porwać. Dobrze, kotku, ja już nie będę wyglądał. I kotek poszedł. Lis zobaczył, że kotek odszedł daleko i znów pobiegł pod chatkę. Woła raz, woła drugi raz, ale kogutek nie wygląda. To lis jeszcze bardziej zachęca. Kogutku, koguteczku, pokaż swój czerwony grzebyczek. Teraz ja naprawdę mam groszku koszyczek. Ty pewnie głodny, a groszek smaczny, ładny i taki dorodny. I ten głupi kogutek znowu wyjrzał. A lisisko łaps go i w nogi. Kogutek krzyczał, wołał, wzywał pomocy, ale nikt go nie usłyszał. Po drodze obskubał piórka, łyknął kogucika i położył się, żeby odpocząć. W końcu wraca kotek. Patrzy, piórka dookoła, a pod krzakiem lis z dużym brzuchem śpi. Podbiegł do lisa, pazurem brzuch mu rozciął i uratował kogutka. Lisa tak zostawili. Sami do chatki wrócili. Powolutku, pomalutku piórka odrosły. I tak sobie dalej żyli długo i szczęśliwie.